Dawno, dawno temu w odległej krainie, w zamku z wieżami, żyła piękna, ale zła królowa śniegu, której serce było z lodu. Małe, porwane przez nią dzieci przez całą noc musiały rzeźbić w lodzie. W ciągu dnia rzeźby topniały jedna po drugiej, a woda, która z nich spływała, poiła dzikiego białego wilka, strażnika zamku i królowej. Tęsknię za domem. Pamiętasz, jak się tu dostaliśmy? Nic nie pamiętam, ale musimy być cicho. Byłoby źle, gdyby królowa nas usłyszała. W tej samej krainie mieszkał też książę o złotym sercu. Książę ten miał na imię William i kiedy usłyszał, że szczęśliwe dzieci z jego królestwa zostały uprowadzone przez złą królową, wskoczył na swojego ukochanego konia i wyruszył im na ratunek. Po długiej podróży książę przybył na miejsce, gdzie znajdował się ogromny ogród. Jesteś bardzo zmęczony, mój lojalny przyjacielu. Odpocznijmy. Kiedy wszedł do ogrodu, zauważył, że wszystkie kwiaty zwiędły. Jak tylko dotknął jednego z kwiatów, otoczył go czarny dym. A kwiat nagle zamienił się w wiedźmę. Nieznajomy, co robisz w moim ogrodzie? Przepraszam, nie wiedziałem, że to miejsce należy do ciebie. Szukam zamku królowej śniegu. Czy wiesz, gdzie to jest? Wiedźma, która nazywała się Kara, była bardzo zaniepokojona, kiedy usłyszała imię królowa śniegu, ale nie wyjawiła tego księciu. Nie słyszałam o takiej królowej, ani o takim zamku. Zabieraj swoje kłamstwa i wynoś się z mojego ogrodu. To nie kłamstwo. Królowa porywa dzieci i więzi je w swoim zamku. Musisz mi pomóc. Nigdy więcej nie mów mi o niej. Teraz wynoś się stąd. Znasz ją. I do tego wiesz, gdzie ona jest. Proszę, powiedz mi, gdzie ona jest. Czarownica Kara nie mogła już dłużej tego znieść i za pomocą magii zamieniła konia księcia Williama w lodową figurkę. Książę był oszołomiony. Hej, co zrobiłaś z moim koniem? Jeśli nie chcesz, abym ciebie też zamieniła w lodową rzeźbę, wyjdź stąd szybko. Uważaj, żeby ciepło twoich dłoni nie roztopiło figurki, bo stracisz konia. William wziął figurkę konia i ze strachem pobiegł do lasu. Tymczasem zobaczył go orzeł z ogromnymi białymi skrzydłami i podleciał wprost do niego. Co? Jesteś białym orłem legend? A czy ty nie jesteś księciem tego kraju? Dlaczego biegniesz w strachu przez las? Pomóż mi, biały orle. Muszę dotrzeć do zamku królowej śniegu. Ale tam jest bardzo niebezpiecznie. Dlaczego tego chcesz? Książę opowiedział orłowi, co się stało, jedno po drugim. Orzeł zgodził się na zabranie go do zamku. Umieść swoją figurkę w moich piórach. Utrzymam ją w chłodzie i zrobię, co w mojej mocy, aby jej nie roztopić. William wskoczył na grzbiet orła i razem wzbili się w niebo. Przez chwilę lecieli przez chmury i w końcu przybyli do zamku królowej śniegu. Bez względu na to, jak bardzo książę się starał, nie mógł otworzyć lodowych drzwi do zamku. Odsuń się, książę! Potrzebujesz moich silnych skrzydeł, by otworzyć te drzwi. Ale bądź ostrożny w środku, bo jeśli przestanę trzepotać skrzydłami, drzwi natychmiast zamkną się za tobą. Machając szybko skrzydłami, orzeł zdołał otworzyć ciężkie drzwi zamku. I książę William wszedł do środka. W środku było bardzo zimno i bardzo cicho. Dzieci, gdzie jesteście? Królowa śniegu, która usłyszała głos dzieci, księcia, była bardzo zła, gdy zdała sobie sprawę, że ktoś ośmielił się wejść do jej zamku. Kim jesteś? Co robisz w moim zamku? W chwili, gdy książę zobaczył królową, był oszołomiony jej pięknem. Nie mógł powiedzieć ani słowa i patrzył na nią z podziwem. Tymczasem królowa, machając swoją magiczną różdżką, utworzyła ostre kawałki lodu. Rozkazuję ci natychmiast opuścić mój zamek, albo zamienię twoje serce w lód. Przestań, proszę. Dzieci,
Dzieci, które porwałaś, muszą natychmiast wrócić do swoich rodzin. Uwolnij je. Królowa zaczęła rzucać kawałkami lodu w księcia. Kiedy książę biegł, uciekając przed kawałkami lodu, zauważył dzieci obserwujące go zza pleców ogromnej rzeźby. Właśnie wtedy, gdy orzeł nadal szybko trzepotał swoimi białymi skrzydłami, figurka konia, która była między jego skrzydłami, wpadła wprost do zamku. Książę nie wiedział, czy uratować figurkę, czy uniknąć ataku królowej. Miał zamiar ratować swojego konia, kiedy nagle królowa uwięziła figurkę w lodowej bańce i przyciągnęła ją do siebie. Gdy tylko dotknęła figurki, była bardzo zaskoczona. Ten koń zamienił się w lód. Zaklęcie! Znam to zaklęcie! Czarownica Kara! Tak! Królowa dzięki figurce w jej dłoni przypomniała sobie, że kiedy była mała, miała serce pełne miłości i życzliwości. Inne dzieci, które bały się tajemniczej dziewczynki, która sprawiała, że kwiaty rozkwitały, gdy je dotykała, nie bawiły się z nią. Zmęczona ciągłą samotnością, mała dziewczynka poszła do ogrodu z pięknymi kwiatami i jednego dnia zerwała wszystkie kwiaty w ogrodzie. Ale ten ogród należał do niegodziwej wiedźmy Kary. Czarownica pojawiła się nagle przed nią i przeklęła ją magią lodu. Po tym dniu królowa śniegu nigdy nie poczuła miłości w swoim sercu. To dlatego zakazała słowa miłość i zaczęła porywać wszystkie szczęśliwe dzieci w kraju. Proszę, nie rób mu krzywdy. Czy nigdy nie miałaś czegoś, co kochałaś? Nie używaj tu tego słowa! Gdyby tylko twoje lodowe serce wiedziało, co oznacza miłość. Miłość jest największym i najcenniejszym z uczuć. Gdy książę William przemawiał do królowej, dzieci znów poczuły obecność miłości. W ten sposób zebrały siły i wymknęły się przez drzwi zamku. Królowa nawet nie zauważyła uciekających dzieci, gdyż była pełna złości. Ta figurka jest teraz moja! Nigdy ci jej nie oddam! Królowa nadal rzucała kawałkami lodu w Williama. Książę miał zamiar opuścić zamek, ale jeden z odłamków lodu utknął mu w nodze. Ranny William pobiegł w stronę orła. Dziki biały wilk królowej śniegu także widział, co się stało i wybiegł, żeby złapać dzieci. W ostatniej chwili książę wsiadł na białego orła i odlecieli razem z dziećmi. Wilk zawył gniewnie za nimi. Umysł księcia był z figurką konia, a jego serce było z piękną królową śniegu. Ale dni, kiedy królowa zrozumie wartość prawdziwej miłości, były jeszcze daleko.